Ile razy zdarza nam się patrzeć na drugiego człowieka i oceniać go od razu, po ubiorze, po wyglądzie, po tym jak pachnie. Czasami trzeba przyznać, że na tym się łapiemy, że ktoś nie wypowie do nas ani słowa, a już wiemy, kto to jest. Tylko przez to, że patrzymy. Jak cię widzą, tak cię piszą. Dziś, gdy zajrzymy do Ewangelii, okazuje się, że Pan Jezus zadaje kłam takiemu podejściu do sprawy, do drugiego człowieka. Święty Jan wcale nie wyglądał wyjściowo. Chodził w skórze, żywił się naprawdę prostymi posiłkami. A ludzie mogli patrzeć na niego różnie, jako na dziwaka, zwyrodnialca, ale też jako na kogoś, kto jest głosem Bożym. Warto dziś popatrzeć na swoje patrzenie na drugiego człowieka. Czy nie oceniamy zbyt pochopnie? Kto wie? Może właśnie w takim człowieku przychodzi Pan Jezus. Może właśnie głos takiego człowieka okaże się dla mnie osobiście zbawienny.